są funkcje liniowe f od x równa się x minus 2 oraz g od x równa się x plus 4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaźnik, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h od x równej f od x razy g od x. No zobaczmy, co to jest f od x razy g od x. F od x to jest ten nawias, g od x to jest ten nawias. Wstawiamy sobie tutaj i mamy x minus 2 razy x plus 4. Zobaczmy, że to jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. No to obliczmy miejsca zerowe, czyli przyrównajmy funkcję do zera, zatem każdy z nawiasów do zera. Mamy x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2, lub tutaj mamy x plus 4 równa się 0, czyli x równa się minus 4. Zobaczmy, że ramiona funkcji idą do góry, ponieważ przed nawiasem stoi 1. 1 razy x daje nam to 1x kwadrat, czyli jest dodatnia liczba przy x kwadrat. Jeżeli jest dodatnia liczba przy x kwadrat, ramiona idą do góry, jeżeli jest ujemna, to idą do dołu. No to zaznaczmy sobie, sprawdźmy, która odpowiedź spełnia te warunki. Miejsca zerowe minus 4 i 2, mamy minus 4 i 2. Ramiona funkcji idące do góry to jest odpowiedź A.